Witam wszystkich widzów na kanale Autonomis, ja mam na imię Arek. Dzisiejszy materiał będzie kontynuacją części związanej z testerami akumulatorów i dowiecie się z tego materiału, kto został zwycięzcą konkursu, w którym do wygrania jest tester Ferve. Dodatkowo, robiąc analizę i research w internecie różnych testerów, głównie związanych z testami tych elektronicznych sprzętów, będę chciał Wam przedstawić trochę ciekawych informacji, które znalazłem i odnieść się jeszcze do tych testów, które widzieliście w pierwszej części. Zapraszam do materiału. W pierwszej części mogliście zobaczyć różne testery akumulatorów i były to testery elektroniczne oraz opornice różnych firm oczywiście. Natomiast w tej części, w której robiłem analizę przy użyciu oscyloskopu i tych warunków, w jakich pomiar jest wykonywany, zapisałem sobie te informacje, które mieliśmy tam wskazane przez każdy z testerów i były to głównie informacje związane z prądem rozruchowym, który na podstawie tego prądu, który jest nominalnie zapisany na akumulatorze, tester później nam wskazuje podczas tego testu. Dlatego najpierw pokażę Wam, jakie były dokładnie różnice między tymi pomiarami i od strony tych trzech testerów, czyli DHC, Sileya oraz Autula, postaram się to Wam w jakimś stopniu przybliżyć. Pomiary były wykonywane przed ładowaniem oraz po ładowaniu tego akumulatora fabrycznego z pierwszego montażu. Natomiast tak jak Wam powiedziałem wcześniej, ładowanie było tylko na zasadzie doładowania akumulatora. Nie było to w jakimś bardziej, można powiedzieć, rozbudowany sposób. Ten akumulator nie był wskrzeszany przeze mnie, tylko i wyłącznie był doładowany i było to również z pewnego celu przeze mnie zrobione, ponieważ w momencie, gdy każdy z tych testerów pokazuje nam informację o tym, że akumulator jest albo do ładowania, albo do wymiany, albo jest OK, to tak naprawdę większość osób wykorzystuje tą informację na zasadzie podpiąć akumulator, doładować go i przetestować ten przeprowadzić pomiar jeszcze raz. Natomiast wiadomo, że część z tych akumulatorów po ładowaniu już w pewnym stopniu poprawiają się ich wartości, natomiast w wielu przypadkach te wartości dopiero się poprawiają po na przykład rozładowaniu akumulatora i naładowaniu go jeszcze raz kilkukrotnie. Dlatego ten fabryczny akumulator również został do testów zatrzymany, nigdzie go nie utylizowałem, ponieważ jeszcze jest w niezłej kondycji, natomiast w przypadku, gdy odbiorę go od Piotra, to dowiecie się więcej na ten temat, w jakim stopniu poprawiły się jego parametry. Dlatego wracając teraz do tych wyników, które widzieliście wcześniej, mieliśmy tester DHC, który pokazał nam przed ładowaniem 329 A, po ładowaniu to było 395 i różnica między pierwszym a drugim pomiarem to jest 66 A. Czyli patrząc na to w odniesieniu do nominalnego 800 A, które jest zapisane na akumulatorze, to mamy pierwszy wynik, to jest 41% jakby całego natężenia, które powinien wygenerować nam akumulator. Drugie po ładowaniu to jest 49% i poprawa między pierwszym a drugim wynikiem wyszła na poziomie 8%. Czyli o tyle wzrosła nam moc rozruchowa tego akumulatora. W przypadku testera Sileya przed ładowaniem to było 433, po ładowaniu 473, czyli różnica na poziomie 40 A. I w pierwszym wyniku procentowy wynik to jest 54%, po ładowaniu to jest 59%, czyli mamy 5% poprawy według tego testera z firmy Sileya. I trzeci pomiar, czyli Autul, trzeci tester Autul, mamy przed ładowaniem 310, po ładowaniu 365 i różnica to jest 55 A. I w przypadku procentowego przeliczenia to mamy 38% przed ładowaniem, po ładowaniu 45% i różnica 7% między pierwszym a drugim wynikiem. Czyli te wszystkie wyniki, które tutaj widzicie, najniższy z tych pomiarów miał przed ładowaniem 310,
a najwyższy 433, czyli jest to różnica na poziomie 123 amperów, więc jest to dość spora różnica, biorąc pod uwagę to, że po ładowaniu już ta różnica nieco zmalała i było to najniższy wynik mieliśmy 365, a najwyższy był 473, więc w dalszym ciągu jest to 108 amperów. I ta różnica moim zdaniem jest dość spora, ponieważ jest to ponad 10%, dlatego w momencie, gdy ktoś sprawdza testerem elektronicznym akumulator, może mieć naprawdę dwa rozbieżne wyniki i w zależności od tego, czy jest to wynik prawidłowy, bardziej zbliżony lub mniej zbliżony, tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, ponieważ 10% moim zdaniem jest to dość spora różnica. Patrząc na wyniki tych pomiarów, tak naprawdę nasuwa mi się jedna myśl. Ponieważ na dzień dzisiejszy testery elektroniczne są jedne z najbardziej popularnych i wynik, który jest uzyskiwany podczas pomiaru, trwa dosłownie kilka sekund, to na te testery można sobie pozwolić nawet nie mając warsztatu. Każdy sobie może kupić taki tester, ponieważ ten tester przykładowo kosztuje tam te 100 kilkadziesiąt złotych i możemy z takim testerem iść do sklepu i sobie sprawdzić akumulator w momencie, gdy chcemy go kupić. Natomiast jak widzicie, ten wynik może się różnić od tego, który jest zapisany na akumulatorze o 10% i może to być w dół lub w górę. Dlatego z jednej strony możemy się cieszyć, bo akumulator jest lepszy niż wskazuje to producent i ten prąd rozruchowy jest wyższy, ale również może być niższy od tego, co wskazuje producent. Dlatego tutaj moim zdaniem jakiś konflikt interesów może się pojawić, ponieważ sprzedawca wcale nie musi nas chcieć oszukać, albo na przykład producent, ale po prostu wyniki różnych testerów się od siebie różnią. I te testery elektroniczne można powiedzieć, że mają nam na celu skrócić czas, aby zweryfikować stan akumulatora. Natomiast to nie jest też wyrocznia, która ma nam wskazać, że ten akumulator jest na 100% do wymiany, bo ponieważ sama wymiana akumulatora dla wielu w ogóle osób tak naprawdę to nie jest na dzień dzisiejszy duży koszt. Natomiast aby rozładować ten akumulator, naładować, zrobić to kilka razy, przetestować, to są to godziny pracy i te godziny czasami będą kosztowały więcej niż sam akumulator. Dlatego też producenci wymyślili te testery po to, aby ten czas skrócić i w jakimś stopniu, nie mówię, że to musi być 50%, 90% czy 100% dobrze zweryfikowany akumulator, ale w jakim stopniu mimo wszystko te testery sprawdzają się. Oprócz wyniku prądu rozruchowego możemy jeszcze podczas testu otrzymać wartość tak zwaną SOH, czyli State of Health, oraz SOC, czyli State of Charge. Są to dwie wartości. Jedna ma tak jakby procent naładowania akumulatora nam wskazać, czyli SOC, oraz SOH, czyli stopień tak jakby i kondycji tego akumulatora. Ponieważ wydaje nam się, że te wszystkie elementy, które się odbywają wewnątrz testera i są przeliczane, no są jakąś ogromną tajemnicą dla producentów tych testerów. Natomiast są częściowo upublicznione, ponieważ te testery i te jakby metody te pomiarowe, które producenci sobie wymyślili, są patentowane. I w przypadku testerów DHC jest chyba 9 patentów na te rozwiązania, które oni wprowadzili. Dlatego wchodząc w patenty tych firm, jesteśmy w stanie przeczytać, jakie wzory są stosowane do przeliczenia tych wartości. Może nie jest to w 100% wyjaśnione tak, że czarno na białym to i to. To będzie taki wynik w przypadku tej wartości SOH. Natomiast jest to już jakieś duże przybliżenie do tego, na jakiej zasadzie wykonywany jest ten pomiar. Ponieważ w przypadku testera DHC widzieliście tam trzy pomiary i na przykład każdy z tych pomiarów, przy każdym z tych pomiarów są wykonywane trzy pomiary czy cztery pomiary napięcia w momencie przed obciążeniem, w momencie obciążenia akumulatora, tylko już tak jakby pod koniec tego obciążenia, później w momencie, gdy napięcie nam się odbija do góry i po pewnym czasie w momencie, gdy to napięcie już się zaczyna wyrównywać. Natomiast jak widzieliście, jest to bardzo krótki czas, więc tak naprawdę tutaj te przeliczenia
wydawałoby się, że muszą być bardzo uogólnione, ponieważ no, wydaje mi się, że w tak krótkim czasie ciężko by było to sprawdzić. No ale jednak ci producenci te metody wymyślili i w jakimś stopniu są dla nich bardzo wartościowe, chociażby ze względu na to, aby nikt poza nimi takich w taki sposób nie testował tego akumulatora i te pomysły patentują. Dlatego to jest też ciekawe, ponieważ wchodząc w te stery DHC, w te informacje, znalazłem również tak naprawdę informacje, które wskazują, że wiele testerów jest produkowanych przez firmę DHC, ale są one pod innymi markami. I na przykład testery Sileya, ten, który widzieliście w materiale, to jest również tester DHC. I w momencie, gdy znalazłem jakby w informacjach patentów, że ten sam patent jest na jedno i na drugie urządzenie, no to wychodzi na to, że ci wszyscy producenci, no nie wszyscy, ale wiele producentów po prostu korzysta z urządzeń DHC pod swoją marką. I są to na przykład Sealey, jest to Bosch, jest to Magneti Marelli. Te wszystkie firmy mają testery DHC, tylko tak jakby obudowane w swoją markę, w swój kolor obudowy. I każdy z nich, ponieważ DHC to jest tajwański producent, każdy z nich ma na swojej... A, jeszcze Telvin. Tak, Telvin jeszcze jest taki sam jak ten Sealey malutki. To tak samo z Telvina jest tester, który jest również testerem DHC. Dlatego na każdym z tych urządzeń możecie zobaczyć, po pierwsze, niektóre są bardzo podobne od strony budowy, bo różnią się tam kolorem, tak jak Magneti Marelli na przykład, w porównaniu do tego DHC, który ja mam. Natomiast z tyłu na naklejce producenta możecie również znaleźć, że został, nie wiem, zaprojektowany czy wyprodukowany w Tajwanie. I dodatkowo te patenty, które są przez DHC tak jakby wprowadzone, są również na tych innych markach zaznaczone, że jest to patent ten o takim i takim numerze i po odszukaniu tego patentu w internecie możecie zobaczyć, że jest to patent DHC. Dlatego to jest jedna z ciekawostek, które znalazłem. Patrzyłem również na patenty firmy Midtronics, ponieważ firma Midtronics to jest taki jeden z dużych graczy tak samo na rynku testerów akumulatorów. Dlatego również sprawdzałem ich patenty. Teraz jeszcze się z wami podzielę, że dużo właśnie nowych patentów jest przez te firmy wprowadzanych od strony akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych i hybrydowych. Do tego to jest tak jakby następny temat, który może gdzieś tam w przyszłości zostanie przeze mnie poruszony. Dodatkową ciekawostką, którą znalazłem w tych patentach, to jest również taka informacja, że te tak jakby wzory, te wartości, które podaje producent, na przykład DHC, nie do końca mi się zgadzały z tymi, które miałem przy pomiarach. I na przykład ten tester, który wykonywał 3 pomiary po 2 milisekundy, to na przykład w przypadku dokumentacji tam miałem napisane, że test jest wykonywany przez 6 milisekund. I tutaj do końca też trudno jest mi to zweryfikować. Poza tym te patenty są również pod różne urządzenia i na przykład są też urządzenia, które testują w dużo dłuższym czasie, na przykład 15 sekund i jest obciążany na przykład akumulator różnymi natężeniami, czyli jest kilka rezystorów i w zależności od tego, w jakiej mocy jest akumulator, to taka rezystancja jest wyliczana i podawana na to obciążenie tego akumulatora. Dlatego tutaj no, jest sporo ciekawych tematów, które jeszcze znalazłem podczas tego całego, tej analizy tych testerów akumulatorów. Dlatego w przypadku, gdy będziemy sprawdzali z Piotrem te pozostałe testery, na pewno będę chciał zwrócić na to uwagę w przypadku właśnie tego jednego testera, który tam jest i on testuje przy akumulator przez dłuższy czas. No i zobaczymy, co również wtedy wyjdzie. Wracając jeszcze do parametrów akumulatora oraz tego, co tester elektroniczny nam sprawdza, czyli mamy trzy tak naprawdę parametry. Pierwszym parametrem, tak jak już wspomniałem, jest prąd rozruchowy, czyli jest to prąd, który jest wykorzystywany przy rozruchu silnika, zwłaszcza jest on widoczny w momencie, gdy jest zimno, czyli mamy mróz i
temperatura akumulatora jest niska. Dodatkowym, tak jakby drugim najważniejszym parametrem, czyli mamy pojemność akumulatora i ta pojemność tak naprawdę przez te testery, z tego co czytałem, jest w jakimś stopniu sprawdzana. Na ile ona jest wiarygodna, to tak naprawdę trudno mi jest ocenić, ponieważ jest ona zawarta w tym parametrze SOH, czyli State of Health, i z tego co czytałem w tych dokumentacjach, jakiś tak jakby stopień tej pojemności jest wyliczany przez te parametry, które ten tester sprawdza. Natomiast no, najbardziej tak jakby precyzyjną metodą jest jednak rozładowywanie akumulatora i wtedy pomiar tak jakby czasu, w jakim stopniu, przy jakim natężeniu, ile on się po prostu rozładowuje, później go naładowanie jeszcze raz i zweryfikowanie to po naładowaniu. Natomiast jest to tak naprawdę sposób, który jest czasochłonny. I w przypadku tych testerów elektronicznych głównym celem ich powstania było właśnie to, aby skrócić czas i weryfikację tego akumulatora. I ostatnim, można powiedzieć, parametrem akumulatora, który tak naprawdę dla użytkownika jest istotny, to jest parametr, który nam wpływa na działanie systemu start-stop. I tutaj można powiedzieć, że i prąd rozruchowy, i rezystancja wewnętrzna, i pojemność akumulatora w pewnym stopniu jest sprawdzana przez system, który tak jakby zarządza działaniem oraz sprawdza stan akumulatora w samochodzie, czyli ten czujnik IBS, no, różnie on jest nazywany, w zależności od producentów są różne oznaczenia. Natomiast to, w jakim stopniu jest naładowany akumulator, jakie jest zapotrzebowanie na energię i jaką energię jest w stanie z siebie oddać, jak długo, zależy właśnie również to, czy start-stop nam działa właściwie, czy niewłaściwie. Czy się on aktywuje, czy się aktywuje po dłuższej jeździe, czy się aktywuje na chwilę i później zaraz się deaktywuje. No jest sporo tak jakby różnych objawów tego, jak start-stop nam przestaje działać, ale również mam jedno auto, z którym będę chciał ten temat nagrać, poruszyć, dlatego też to jest ciekawe, czy na przykład prąd rozruchowy jest ważniejszy, czy jest jednak ważniejsza ta pojemność rezerwowa akumulatora w przypadku start-stopu. Dlatego tutaj ten temat również będę chciał jeszcze poruszać w innych materiałach. A teraz przechodzimy do części konkursowej. Pytanie konkursowe, które zostało przeze mnie zadane w pierwszej części, dotyczyło największego natężenia, jakie zarejestrował Pico podczas wszystkich pomiarów, i dotyczyło ono nie tylko pomiarów, które widzieliście na cęgach, które przeprowadzałem podczas sprawdzenia testerów, ale jak również w momencie, gdy testowaliśmy oprogramowaniem Pico rozruch silnika i te napięcia, które tam były generowane, oraz natężenia, to tak naprawdę tam najwyższy wynik został wskazany i było to około 1 kiloampera, więc jest to 1000 amperów. Dlatego wszystkie wyniki, które zostały wskazane przez widzów z tego zakresu, brały udział w losowaniu i wygrał widz, który się identyfikuje nazwą użytkownika. Teraz pojawi się ona tutaj na ekranie. Dlatego gratuluję i ten tester nowy Ferwe zostanie wysłany do tej osoby. Prosiłbym tylko o kontakt tej osoby pod adresem e-mail biuro@autonomis.pl, tak aby dogadać resztę szczegółów. Więc gratuluję i zachęcam do oglądania materiałów, ponieważ konkursy jeszcze się będą pojawiały i jakieś fajne tematy na pewno będziemy dalej rozkminiali. Więc to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym materiale. Zapraszam wszystkich do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, cześć!